Oni co nie są, to Amerykanie. Mark Leffler gra Rosjanami w stronie północnej, natomiast na południu mamy Arabów, którymi dowodzi Lazarus. Widzimy, Lazarus już na pełnej wyleciał z laboratorium. Mark Leffler bez pośpiechu, ale chyba się nauczył, bo pozamieniał ludzi w inżynierów kilku, ale nadal nie wyjął żołnierzy z bunkrów. O, tym razem wyjął. Dobra. Laboratorium budowane, jest też szyb naftowy. Za niedługo pewnie jest drugie laboratorium też dostawione. Lazarus już skończył budować rozbudowę uzbrojenia, także dość szybko poleciał. No ale tutaj widzimy, Mark Leffler już zakolejkował badania, ale nikim nie bada póki co. Natomiast u Lazarusa czterech naukowców w laboratorium. Badania są już opracowywane. I budowany również warsztat. Także, czyżby były jakieś pojazdy wybuchowe? Język małpy ludów będzie badany u Mark Leffler. Dość ciekawe posunięcie. No i on buduje od razu kopalnię syberytu. W sumie dobrze, żaden Arab mu się nie wkradnie, żeby sabotować to. Chociaż na bazie obcych jest to ciężkie. No jest, no dałoby się teoretycznie jakoś tutaj prześlizgnąć naukowcem po krawędzi tego urwiska, ale no nie będzie to łatwe. No jakby tak w early skitrał naukowca od razu w lewym górnym, ale no niestety jest ten no rush, więc do czasu skończenia no rushu to zdąży się już wybudować. Tutaj no dokładnie. Dość potężna umiejętność Arabów jest od razu negowana ze względu na wielkość mapy. Jaką umiejętność Arabów masz na myśli? O sabotażu syberytu, bo jak siądzie, to okay. Tacy Ruscy dostają bardzo po nosie. Tak, aczkolwiek no jeżeli to jest późno zrobione, to na te podstawowe badania i tak będą mieć, tylko że potem może to zabraknąć na budowę ewentualnych syberytówki bądź... przegania ludzi z bazy, a przynajmniej z pobliża złoża, więc jak ktoś postawi, załóżmy, na flagach często jest tak, że koło kopalni syberytu gdzieś tam stoi sobie jakiś warsztacik i w momencie, jak wejdzie sabotaż, to niestety mechanicy nie mogą pracować ze względu na promieniowanie, jakie wydziela się wtedy z kopalni. Tak, ale chodzi mi o to, że wydobędą na tyle dużo syberytu, żeby opracować te badania, w sensie amunicję przestrzenną i spowalniającą. No tak jak mówię, to nie jest najważniejsze tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że też skupienie wielu graczy na syberycie zaczyna się dość późno. Więc na uwadze trzeba mieć to, że grając na Arabów trzeba uważać na swoje złoże i je pilnować. Wysłani naukowcy do oswajania małpek po całej mapie. Także widzimy już coś nietypowego, jeśli chodzi o ten turniej, bo będziemy mieć jakieś pierwsze takie większe wykorzystanie małpek w turnieju. I to od naszego czarnego konia, Marka Leffler. Dokładnie. Natomiast u Lazarusa budowana w tym momencie komora transportowa. Ręcznie sterowana oczywiście. Natomiast rakiety też już są badane, także być może zobaczymy jakiś szybki rush z użyciem wyrzutni rakiet w 10 minucie. Kto wie. No tu widzimy, Lazarus buduje dwie komory nawet. Jedna jest na silnik spalinowy, druga na baterie słoneczne. Obie ręcznie sterowane będą. Zastanawiam się, czy zobaczymy jakieś wykorzystanie zdalnego sterowania u Arabów, czy raczej skupienie na ręcznym sprzęcie. Mark natomiast w tym momencie dopiero buduje elektrownię, także ona jest dość późno. Tutaj naukowcy troszeczkę się obijają w tym momencie, bo oswoili małpkę i chyba zadowoleni teraz sobie z nią tutaj tańcują. Gdzieś po bazie Marka. Kupują kolejnych małpek. No jedna się właśnie zrespiła obok nich. Ale oni są zadowoleni chyba z tej, którą już oswoili. Z małpki imieniem Kada. Ładnie ochrzczona. Dokładnie. Jeśli rakieta chodzi... jest skończona u Lazarusa, więc zaraz pewnie zobaczymy dobudówkę na rakiety przy fabryce. Jest budowana zbrojownia u Marka. Więc ta kontrola surowców jest już mocno po stronie Lazarusa. Będzie mógł sobie pozwolić na przejazdy w różne strony mapy. No tak, natomiast Mark gra Rosjanami. Oni mogą się po prostu zakampić i poczekać na late game. Swoją drogą właśnie ciekawe jest to, że tak naprawdę sześciu naukowców Mark Leffler wyruszyło w poszukiwanie przodków. Sześciu? Tak, bo dwóch było z prawej strony, faktycznie. Dwóch na górze i dwóch z lewej sobie maszeruje, więc... Faktycznie, jest tak jak mówisz, aczkolwiek no jeśli będzie dużo tych małpek, to może nawet dwa koszary obsadzi tymi małpami.
No, byłoby to znaczna siła ognia. Na laser na Arabów wtedy bardzo dobrze by to zadziałało, taka armia małpek z karabinami. Będzie na pewno ciężej Lazarusowi się przez to przebić. Natomiast wyrzutnie rakiet już wbudowane i kolejkowane u Lazarusa. Rozwinięcie technologii na poziom drugi badany, będzie również rozwinięcie uzbrojenia i będzie moździerz, że jakby szykował jakiś atak z piechotą, no zobaczymy. Prawdopodobnie tak, no raczej nie sądzę, żeby się Lazarus skupiał na jakichś bombach samobieżnych. Może w late game'ie to zobaczymy, jak już to się rozkręci. Bo ważna rzecz, jeżeli on się nie przebije tak naprawdę szybko do Rusków, jeżeli oni zdążą się okopać swoją technologią, no to on może mieć wtedy poważny problem we wjeździe przez spowalniacze. Dokładnie, no na razie mamy dopiero 5 minutę i 30 sekundę. Zastanawiam się, czy Mark postawi jeszcze drugie koszary jako taką drugą linię obrony. No to by na pewno utrudniło zadanie Lazarusowi. Natomiast no zobaczymy, do tego faktycznie dojdzie. No bądź co bądź, Lazarus myślę, że jest faworytem w tej grze. Mamy rozbudowę komputerową u Rosjan. Przewidywanie materializacji badane, potem sztuczna inteligencja i zaawansowana sztuczna inteligencja. Jest w końcu warsztat dość późny, nawet jak na Rosjan. No strasznie późny start niestety ze strony Marka LaFleur na rozbudowę czegokolwiek. No ma tak naprawdę 4 minuty na okopanie się tutaj, a Lazarus już trzecie działko, trzecią wyrzutnię rakiet buduje tak naprawdę. No ma te małpoludy, to jest jedyna taka teraz jego przewaga, którą zdobył. Ma też chyba wybadaną agresję małpoludu, bo wiem, że Lazarus w którymś laboratorium je badał. Na skasowanie swoich bunkrów, przeczuwa, że nie są mu w ogóle potrzebne, także pójdzie taki full offensive z jego strony. No to jest 20 skrzynek, więc czemu by tego nie zrobić? I buduje sobie koszary właśnie, zbrojownie. Czyli będzie przeszkolenie żołnierzy na moździerzowców. Moździerzowców. Natomiast pierwszy poziom uzbrojenia pozwoli mu, zdaje się, mieć tylko 3 moździerze. Cokolwiek przed atakiem jeszcze może zdążyć wybadać drugi poziom. No tutaj widzimy, Mark LaFleur wypuszcza swoją batalię przodków na środek mapy. Prawdopodobnie, żeby zrekompensować sobie brak komory transportowej, puszcza z eskortą te małpki, żeby one coś tam pospierały tych skrzynek. No ale nadal to jest o wiele, wiele mniejsza ekonomia niż w wykonaniu Lazarusa, który jadąc na dwie komory naprawdę sobie tych skrzynek nazbiera. Dokładnie, a w tym momencie już odpuszczone trochę przejmowanie małpek przez Marka. No teraz się skupił tak naprawdę na rozwoju technologicznym, tak naprawdę ma 3 minuty na okopanie się, więc tutaj czas jest bardzo, bardzo gra na jego niekorzyść, biorąc pod uwagę, jak on się zapuścił tym zdobywaniem tych małpek. Jest zaawansowana metalurgia, będzie też robiona bazuka. Jeżeli tylko zdąży rozbudować koszary, to przynajmniej będzie mieć tą bazukę do obrony. Tak naprawdę, jakby teraz przerzucił sobie to laboratorium komputerowe na czasoprzestrzenne i opracował pole TAU, to ci bazukerzy mieliby o wiele większą wartość niż bez tych dodatkowej amunicji. Tak, tutaj by mu się przydało raz amunicja spowalniająca oczywiście, a dwa chyba nawet jeszcze bardziej ta amunicja przestrzenna, żeby móc odpychać od siebie, czy też wyciągać jakieś pojedyncze pojazdy Lazarusa. Natomiast to tutaj już 5 wyrzutni, to będzie ogromna siła ognia. I to są bardzo szybko otworzone wyrzutnie, bo... Wszystkie sterowane, w związku z tym podejrzewam, że jak tylko minie 10 minuta, to Lazarus zmieni wszystkich na mechaników i rzuci taką wielką armię na atak, tylko żeby to się nie skończyło tak jak z Vitusem, bo tu mieliśmy identyczną sytuację, też się ludzie porwali na atak na Marka LaFleur i nie wyszli na tym dobrze, oby Lazarus bardziej przygotowany atak przeprowadził. No i wydaje mi się, że Lazarus ma większą przewagę niż miał wtedy Mark LaFleur. No te wyrzutnie będą naprawdę potężną siłą ognia. Jeśli ta zbrojownia nie zostanie szybko rozbudowana, to sądzę, że ona padnie po prostu zbyt szybko, aby cokolwiek mu zrobić. No, nadzieją są jeszcze te małpoludy, jeśli na przykład 5 małpek będzie stukać młotkiem w tą zbrojownię, podczas gdy będzie niszczona, to ona dość długo wytrzyma, ale no wiadomo, muszą też być w niej żołnierze. To co tak? Natomiast... Mark LaFleur dopiero rozbudowuje fabrykę. Minuta została do ataku tak naprawdę. Zbrojownia nie jest rozbudowana. Bazuki przebadane. Aczkolwiek nikt za te bazuki się nie zabiera. Zobaczymy, co tutaj Mark LaFleur wykombinuje. Natomiast 8 wyrzutni rakiet mamy od Lazarusa.
Czyżby jest... na tym poprzestał? Sonder jeszcze 9 może coś dodana. Spokojnie powinien. Znaczy, no może tak niespokojnie, ale zdąży przed 10 minutą. Bo moździerzowcy chyba mają nawet większy zasięg niż wyrzutnie. Aczkolwiek może jeszcze poczekać na rozwinięcie uzbrojenia na drugi poziom i dopiero zaatakować. I sądzę, że tak właśnie zrobi Lazarus. To będzie przewaga przez chwilę nawet dwóch poziomów uzbrojenia. To będzie bardzo dużo. Widzimy, Mark Leffler dopiero się zajął rozbudową swojej fabryki na dodatkowe przyrządowania. I dzięki. Właśnie minął... Dzięki są noszone. Mamy 10 minutę, można już wyruszać z bazy do ataku, ale tak jak mówię, jeszcze Lazarus poczeka, aż to rozwinięcie uzbrojenia na poziom drugi zostanie zakończone. Dobudowywuje jeszcze kolejne wyrzutnie. Myślę, że on skorzysta z tego czasu, jest bardzo kopany, tutaj mamy... Będzie 9 wyrzutni, prawdopodobnie 4 moździerze. Już ma 9 wyrzutni. I jakiś naukowiec może, zobaczymy. Jedna wyrzutnia stoi na czujce, żeby tam bronić ewentualne rasze. Dobra, mamy skończone rozwinięcie uzbrojenia. Mamy też 9 wyrzutnię. Komora już opuszczona przez mechanika. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wyrzutnie. I jedna 9. Jest na czujce. A, tak, faktycznie. Pardon. I faktycznie, popatrz, przerzuca już wszystkich, szykuje się atak. Jakiś nie, ale naukowcami będzie wchodził do tego... do tych pojazdów. No tu widzimy rozdysponowanie sił, zostawiamy najlepszych naukowców jako naukowców, rzucił paru żołnierzy do koszar. Spojrzałem jeszcze na obronę Mark Leffler, ale tutaj no Mark Leffler niestety nie jest na to gotowy. Dokładnie. Jakby chociaż te koszary były rozbudowane. Jest rozwinięcie uzbrojenia na poziom pierwszy, ale to mu nie pomoże, jeżeli szybko nie rozbuduje koszar, a już chyba nie zdąży tego zrobić. Rusza tutaj 4 no moździerze. Raszy karabami, no to jest przewaga Arabów. 10 minuta i to, gdzie inni by zbudowali 3 HG, on wybudował tak naprawdę 10 wyrzutni. 10 wyrzutni, 4 moździerze i naukowiec w 11 minucie. To jest ogromna siła. Myślę, żeby sobie ta armia była w stanie z takim raszykiem HG poradzić. Tak na dobrą sprawę. Ja musiałby, znaczy to jest kwestia mikrowania też tymi HG i tak dalej. Właśnie, bo wyrzutnie można łatwo unikać. No ale z drugiej strony też ciężko jest takimi ruskami mikrować HG. Okej, zauważył ten atak już. Mark Leffler dostał ostrzeżenie, dokładnie. Że się tam na niego szykuje. Są rozbudowane koszary. Oj, one powinny naprawiać te koszary, mam wrażenie. A to naukowcy powinni być przerzuceni do koszar. Stara się Mark Leffler jakoś to zblokować. Będą padać te koszary. Wszystko pada i kolejny taki... O, i mechanik wyciągnięty z wyrzutni. No i chyba tu będzie szybki, ładny raszyk. No najgorsze jest to, że ci naukowcy kompletnie nic nie robią podczas tego ataku. Oni wciąż siedzą w laboratoriach. I tylko badają. Więc mówię, te małpki gdyby zostały i naprawiały te koszary, a naukowcy byli zamieniani na żołnierze, to mogłoby się zakończyć nieco lepiej. No i tutaj za późno niestety naukowcy wyszli z laboratoriów, za późno porzucili te swoje probówki, już nie ma czego ratować. Dobra, Mark Leffler właśnie się poddał na czacie, także... A jednak nie. Także będziemy kończyć ten pojedynek. No niestety, czarny koń odpadł z zawodów. Nie odpadł, no spada do drabinki przegranych, spokojnie. No w zasadzie spadł, no, pierwszego przegrana. Dlatego jeszcze go możemy w półfinałach zobaczyć. Dokładnie, Dragon mu kibicuje. Ja jestem za nim pełnym sercem, wczoraj się bardzo fajnie pokazał ludzkości, więc... Jak najbardziej, no ale gratulujemy, Lazarus przechodzi do następnego etapu gry. Gratulujemy Lazarusowi, a Mark Leffler życzymy powodzenia w drabince przegranych.